Świętej Pamięci prezes Instytutu Pamięci Narodowej Janusz Kurtyka. Słychać? 2010 rok, proszę Państwa. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Świętej Pamięci Janusz Kurtyka zaraża pewną ideą prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Świętej Pamięci profesora Lecha Kaczyńskiego, aby w dniu śmierci, w rocznicę śmierci przywódców czwartego zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość ustanowić ten dzień Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jakże symboliczna data. Przecież Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość było naturalną kontynuacją najpiękniejszej polskiej partii, Armii Krajowej. I w 1 marca 1951 roku, w chwili śmierci przywódców czwartego zarządu, był faktycznym końcem Armii Krajowej. Pan prezydent wniósł w Sejmie Rzeczypospolitej inicjatywę, aby tak się stało, aby 1 marca został ustanowiony Dniem Pamięci. Tych najwspanialszych, najwspanialszych. Tych, którzy walczyli do końca. Tych, którzy po zakończeniu II wojny światowej zamiast uczyć się, zamiast iść na studia, zamiast kochać, żenić się, wychodzić za mąż, nadal trzymali w rękach karabin i walczyli o wolną Polskę. Zapłacili za to najwyższą cenę. Cenę własnego życia. Jesteście, proszę Państwa, w miejscu wyjątkowym. Jesteście w miejscu, gdzie dopełniła się ich historia. Oni tutaj, w tych celach, byli przetrzymywani. A na ostatnim piętrze, w pierwszych latach, w 45, 46, 47, byli torturowani, przesłuchiwani. Później mordowali. Ich historia działa się tutaj. Dopełniała się tutaj. I dzisiaj, przypominając o nich i modląc się o nich, dajemy świadectwo prawdzie. Dajemy świadectwo, że Polacy są dumni z swojej historii, są dumni ze swoich bohaterów i pamiętają i będą pamiętać, pomimo tego, co się dzisiaj działo przed bramą, tego festiwalu nienawiści w stosunku do nas i dla naszych bohaterów. My o nich nie zapomnimy. Będziemy mówili o nich zawsze. Proszę Państwa, te nasze spotkania. Pamiętacie, jak było wcześniej? Byliśmy pod murem. A tutaj nadal byli więźniowie. Byli bandyci po prostu. Tutaj niszczono pamiątki po naszych bohaterach. Zacierano napisy na murach. Rozpływano parcery. Po to, żeby ukryć potem zbrodni, które tutaj się dopełnią.
bądźcie z nami, bo bez Państwa pomocy, wsparcia będzie nam o wiele trudniej. A to wsparcie jest nam nieprawdopodobnie potrzebne. Będziemy. Dziękuję. Dzisiaj, siostry i bracia, kiedy wstajemy, był wieczorową formą na zakończenie dnia pełnego emocji, wrażeń, wzruszeń, uniesień, zadumy i modlitwy. Kiedy kończymy ten dzień z jakimś poczuciem satysfakcji, że chociaż może trochę oddaliśmy hołd. Mówiła o tym telewizja, pisała prasa. W uroczystościach brały udział najwyższe władze państwowe. Były przemówienia, była modlitwa. A jednak mam wrażenie, że w naszych sercach jest jakieś pytanie. A przynajmniej być powinno. Pytanie, co dalej? Co jutro? 2 marca? 3 marca? 30 maja? 1 września? 17 października? Co dalej? Czy pieśń ujdzie cały? Bo skarby spustoszały, bo płomień rozgryzł malowane dzieje, bo nie ma już ludzi, nie ma ich domów, nie ma ich szczątków, nie ma ich bliskich. Pieśń niesiona jest przez pokolenia. Pieśń pójdzie całą, jeśli pokolenia będą ją śpiewać nieustannie, nie raz w roku, nie 3 razy w roku, nieustannie. Tak jak pieśń, którą śpiewano w domu Pileckich, żeby dzieci nie zapomniały polskości. Tak jak pieśń, którą śpiewano w domu Cieplińskich, Lazarowiczów, i wielu innych, których widzicie tutaj na ścianach, na portretach, których mamy w pamięci, tych wielkich, tych mniej znanych. Pieśń, która brzmi w uszach i w sercach każdego człowieka, który kocha Polskę. Ta pieśń to Polska. Ta pieśń to miłość do ojczyzny, a zwrotki ta pieśń ma różne. Chciałbym dzisiaj kilka zwrotek z tej pieśni, może zwrotek najbardziej dramatycznych tutaj przytoczyć. Wisienko, kochając Andrzejka za siebie i za mnie, nie rozpieść go. Chciałbym, żeby był rzutki, przedsiębiorczy, miał dużo inicjatywy, pracowity, prawdomówny i odważny. Zbliż go do muzyki i sztuki. Te dziedziny człowieka uszlachetniają. Naucz gry na fortepianie, zabieraj na koncerty i przedstawienia. Z języków niech weźmie angielski, dodatkowo francuski, pisze pan pułkownik. I wystarczyłoby tu postawić kropkę, przecież wiemy, który pan pułkownik. Pisze do ukochanej, w każdym krypsie pisząc, że śni mu się w nocy i że bardzo ją kocha i bardzo przeprasza, bo był gościem w domu. I pisze do swojej ukochanej, żeby wychowała pięknie Andrzejka, żeby był delikatny, wrażliwy, ale żeby był silny i mężny. Jak to się ma do tych murów, po których spływała krew? Jak to się ma do tych oficerów, którzy z dłoni, które mogłyby dotykać klawiszy pianina, zrywali paznokcie.
jak to się ma do słuchu, który powinien służyć, żeby uczyć się języków. Ale stracił go pan pułkownik, bo był tak strasznie bity. Jak to jest, że w świecie człowiek powinien uszlachetniać swoją duszę, a musi nieraz zderzyć się z tak straszną rzeczywistością. Pisze to pan pułkownik, kiedy dotyka zimnej podłogi w celi. I może ta zimna podłoga jest jego pianinem, językiem francuskim, poezją, prozą, przyrodą, wszystkim czym ma. Zimny kamień podłogi, jakby zimny, polny kamień, na którym miło złożyć głowę, kiedy idzie się przez polskie pola umajone kwiatami. A tu jakby sen, z którego budzi się i znowu cela. Ale pieśń idzie cała, bo pisze pan pułkownik dalej: wydaje mi się czasem, że giną moje siły. Nie mogę już patrzeć na to, co się dzieje, słuchać jęku mordowanych, na to królestwo szatana, żadni także i was. W ostatniej chwili życia będę z wami. Będę Bogu dziękował za to, że ciebie, Wisiu, dał Andrzejkowi. Łukasz. Można by powiedzieć, zapytać bezradnie, jak u Herberta, bezsilnie, jak może, czemu milczały ściany Mokotowa? Czemu kamienie nie wołała, że tu giną najpiękniejsi synowie naszej ojczyzny? Czemu te mury nie wołały? Czemu milczały złowieszczo? Kochana Matko, świadomość, że moje sieroty najdroższe mają przy sobie dzisiaj ciebie, jest dla mnie wielką radością. Wiem bowiem, kim dla nich jesteś. Często Matkę wspominam i z wielką czcią i wdzięcznością za wychowanie Wisi taką, jaka jest. Jeżeli pochłonięty pracą nie umiałem odzwierciedlić swoich uczuć, proszę mi to wybaczyć. Należałby się mamusi zasłużony odpoczynek i opieka, tymczasem muszę prosić o opiekę nad moimi skarbami, bo tylko Matka potrafi mi ich zastąpić. Dla siebie proszę o pamięć w modlitwie, całuję przezacne ręce. Niech będzie pochwalony Chrystus, Łukasz. A potem te słowa modlitwy, które szeptane były tutaj w tych celach. Ilekroć sprawuję w tym miejscu mszę świętą, tylekroć przychodzi mi na myśl, jakby Jezus przechodził przez te ciężkie bramy, przez te ciężkie drzwi, kraty i przychodził do nich mówiąc: skoro nie mogą tu przyjść moi kapłani, przyjdę do was sami, namaszczę was na śmierć. Bo przecież Bóg nie zostawia swoich ludzi. Bóg nie zostawia swoich dzieci. Cierpi razem z nimi. Dzisiaj w południe widziałem to na łączce, w miejscu, w którym wyrwano, wydrapano dosłownie w przenośni ziemi wszystkie szczątki tam pogrzebane. Że my często boimy się mówić o naszych bohaterach, żołnierzy wyklęci. Żeby ktoś nie pomyślał, że to my ich wyklęci. Nie bójmy się. Chrystus też nazywany jest ukrzyżowanym. To nie znaczy, że myśmy go ukrzyżowali. Ale ukrzyżowały go nasze grzechy. Umarł za nasze grzechy. A żołnierze wyklęci umarli za naszą wolność. I te modlitwy, które tutaj płynęły, były wyznaniem ich głębokiej wiary. Były wyznaniem tego, że Bóg jest ich nadzieją. Boże, wybaw. Boże, wyratuj. Jezu, wyratuj. Willa Jasny Dom, Strzelecka 8, Rakowiecka 37.
Boże, wyratuj. I pisze Łukasz dalej, w kolejnej zwrotce tej pieśni. Siedzę z oficerem Gestapo. Oni otrzymują listy, ja nie. A tak bardzo chciałbym otrzymać chociaż parę słów Twoją ręką napisanych. I ten mur składa po prostu Boga i Polski. Sercem, myślami jestem zawsze z Wami. Odwrotnie Ciebie odczuwam zawsze przy sobie. Odmawiając codziennie różaniec, wydaje mi się, że słyszę Twoje i Andrzejka odpowiedzi. 1 marca 2020 roku jesteśmy, siostry i bracia, w 10 pawilonie, w którym siedzieli nasi wspaniali bohaterowie, którym oddajemy dzisiaj hołd. Marzyli o jakiejś Polsce. Marzyli o Polsce wolnej. Chcieli Polski prawdziwie wolnej. Gdyby chcieli pozornie, nie zostaliby z bronią w ręku. Zgodziliby się na jakiś dziwny kompromis. Chcieli Polski prawdziwie wolnej. Mieli marzenia o Polsce. Pan pułkownik Ciepliński pisze o nich bardzo często, że w końcu idea Chrystusowa zwycięży, a pohańbiona godność ludzka odzyskana zostanie. Pan pułkownik miał marzenie, żeby godność ludzka była wymiarem niepodległości narodu. Tym bardziej naród jest niepodległy, im bardziej godność ludzka jest niepodległa, im bardziej godność człowieka jest nienaruszalna, im bardziej prawda i sprawiedliwość, tym bardziej jesteśmy niepodległi. Pan pułkownik pisze w jednym z grypsów: wierzę, że moja ofiara nie pójdzie na marne, że niespełnione sny powstaną z mowy. Jakie sny ma więzień Mokotowa? Jakie sny ma więzień celi śmierci, śpiąc z 40, 60 w jednej celi? Jakie sny towarzyszą skazaniem na śmierć? Kiedy nie można już śnić o podróżach, o przyjemnościach, o relaksie, śni się o tym, co najważniejsze, o rodzinie i o Polsce. Jestem pewny, że pan pułkownik śnił o Polsce, że niespełnione sny to sny o Polsce, których on nie zaznał jako realnych w Rzeczpospolitej. Ale zostawmy nam te grypsy. Zostawmy nam to przesłanie. Tak jak pan rotmistrz Witold Pilecki zostawił nam posłanie o czytaniu i analizowaniu i modlitwie słowami książki o naśladowaniu Chrystusa. I dzisiaj, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, zadajemy sobie to pytanie. Czy modlę się za Polskę? Czy spełniam sen pana pułkownika Cieplińskiego? Ile modlę się za Polskę? Ile modlę się za siebie, żebym był dobrym Polakiem, żebym był wierny idei Chrystusowej, żebym był wierny powierzonemu Słowu i danemu Słowu. Przeglądając grypsy pana pułkownika, szukałem takiego przesłania, które można by powiedzieć w pigułce, można przedstawić nam wszystkim, kolejne pokolenie Polaków. I znalazłem gryps z 3 lutego 1951 roku, niespełna miesiąc przed śmiercią. Pisze do Andrzejka: każdy z nas jest tym Andrzejkiem. Pociecho moja jedyna, ofiarowując Ciebie i opiece Matki Bożej, proszę ja, aby z ducha Twego wyrosło w czym moje serce zgładzone rękami Bogu. A żeby moje marzenia zapadły do Twojego serca jak iskry płomienne. A żebyś był mężnym i słowo dane wobec Boga, ojczyzny i własnego ducha przedkładał nad życie. Abyś był szlachetny i miał zawsze czyste ręce.
aby uśmiech nie schodził z Twoich ust nawet w momencie, gdyby szatańskie ręce Tobie, jak mnie, odebrać chciały. Abyś utulił w bólu i otarł łzy Matce, był dla niej prawdziwą radością. Ojciec. A teraz jeszcze raz. Do Ciebie, Boże, Pan pułkownik Łukasz Cieplicki. Proszę, aby z Ducha Twego wyrosło w czyn moje serce, zdrowione rękami wrogów. Ażeby moje marzenia zapadły do Twojego serca jak iskry płomienne. Ażebyś był mężnym i słowo dane wobec Boga, Ojczyzny i własnego Ducha przedkładał nad życie. Abyś był szlachetny i miał zawsze czyste ręce. Aby uśmiech nie schodził z Twoich ust nawet w momencie, gdyby szatańskie ręce życie Tobie, jak mnie, odebrać chciały. Abyś utulił w bólu i otarł łzy Matce i był dla niej prawdziwą radością. Dzisiaj Polska potrzebuje ludzi sumienia, mówił Jan Paweł II. Sumienie to życie prawym człowiekiem. O tę prawość apeluje Pan pułkownik. I skoro zaczęliśmy wieszczem narodowym, to trzeba nim zakończyć. To trzeba przywołać słowa, które wypowiada Jan w trzeciej części działu. Słowa mocne, których nie wolno wypowiadać bez przyczyny i lekkomyślnie. I zostanę w mojej myśli i w drodze żywota, jak kompas pokażą mi, powiodą gdzie cnota. Jeśli zapomnę o nich, Ty Boże na niebie, zapomnij o mnie. Niech żyje Polska. Amen.